Witajcie. Obiecałam, że zrobię filmik o tym, w jaki sposób pić octy, bo jedna osoba zapytała, powiedziała, że się bardzo boi pić octów i jak, w jakich proporcjach ja, co ja robię, jak ja je używam. No to powiem w ten sposób, że można pić do około 30 ml dziennie lub więcej, bo 30 ml dziennie to są dwie łyżki stołowe, ale jakby dwa razy dziennie po dwie łyżki stołowe sobie zrobić w rozrzedzeniu na szklankę wody, to myślę, że nie będzie to żadnym przestępstwem i nie będzie to szkodliwe dla organizmu. Wiecie co, nasi pradziadowie, oni octowali bardzo wiele rzeczy i oni z tych octów korzystali, pili. A my się boimy, że ojej, że nam żołądek, śluzówkę żołądka, że nam podrażni. Ocet mógłby podrażnić śluzówkę żołądka, gdyby był wypity bez rozcieńczenia. Mogłoby do tego dojść. Ale niektórzy się, powiedzmy, skarżą: ojej, wypiłem ocet i teraz mam zgagę. Albo wypiłem ocet i taki refluks mam. To też jest możliwe i to jest dobry przykład złego przykładu, że z żołądkiem jest coś nie tak. I właśnie jeżeli się wypije octu trochę, na przykład łyżkę stołową lub dwie w szklance wody i masz problemy i cię tam pali coś, to musisz się zająć swoim żołądkiem i żeby odbudować, może masz jakieś wrzody żołądka prawdopodobnie, a to te stany zapalne wynikają bardzo często, różna jest etymologia, ale i ze stresu i z tego, że jesz produkty prozapalne. Czyli znowu te węglowodany, te mączne rzeczy. I teraz tak, ja bym proponowała odstawić na 2 tygodnie i wprowadzić kiszonki. I pić jakiś sok z kapusty, albo sok z kapusty, albo kiszonki. Ale niektórzy mówią, że też kiszonek nie mogą. To już naprawdę jest źle. Bardzo. To już jest źle. I wtedy, jak jest żołądek w takim złym stanie, to już jest dla ciebie jakaś forma diagnozy. To możesz sok z kapusty nawet świeżej wziąć, wycisnąć sobie w wyciskarce wolnoobrotowej i pić. I w przeciągu 2-3 tygodni powinny te dolegliwości bólowe ustąpić. Powinno tam się wszystko z tym, te wrzody ulec zagojeniu i wtedy możesz przystąpić do picia octu, ale pamiętaj, żeby nie brać tych produktów prozapalnych, żeby nie jeść węglowodanów, bo potem ty mówisz, że ocet ci szkodzi, że to ocet cię pali, a to tak naprawdę te węglowodany popsuły ci żołądek, bo ocet jest kwaśny, tak? I on jak na ranę idzie, no to wtedy wywołuje uczucie bólu. Przecież ocet obniża poziom cukru we krwi. Tak jak już mówiłam na poprzednim filmiku, co jest wspaniałą wiadomością. Ocet to konserwant. Ja go używam ze wszech miar w ogóle do różnych, przeróżnych rzeczy. Ale to też będę sukcesywnie o tym filmiki kręcić i powiem jeszcze coś więcej. Ja czasami bywa, że piję trochę tego octu więcej niż jest zalecane i znam osób 5 łącznie ze mną, które piją więcej w tych dawkach niż te dawki, o których mówiłam. I nie doświadczyliśmy na przeciągu, przepraszam, na przestrzeni roku,
nie doświadczyliśmy żadnych ujemnych reperkusji z tego powodu. Natomiast ja nie będę tego polecać, nie będę tego rekomendować, bo to nie jest, to nie są żadne badania, że ja i 5 osób pijemy więcej i nic się nie stało, to nie wiadomo, co z wami mogłoby się stać. Ale trzeba pamiętać, były takie badania w 2019 bodajże wykonane, że picie octu powyżej 250 ml dziennie, 250 ml dziennie, hello, to jest szklanka, w takich ilościach może spowodować hipokaliemię. Więc i może spowodować osteoporozę. No ale to już trzeba wtedy pod tym kątem się badać. Myślę, że nikt nie będzie pił takich ilości 250 ml dziennie, bo to jest jak, to jest dużo. I to jest, jeszcze chciałam powiedzieć coś, żeby ocet sobie na przykład też bezpośrednio przed posiłkiem wysoce węglowodanowym, jeżeli komuś się zdarzy, bo musi, bo to fajnie jest tak z 15 minut przed posiłkiem 10 sobie wypić troszeczkę octu, właśnie taką szklaneczkę octu. Albo pół nawet. Dlatego, że nie tylko białka, bo też nie wspomniałam w tamtym filmiku, nie tylko białka się lepiej trawią, ale również lepiej się rozkładają węglowodany. Także widzicie, chlam ocet i pozdrowienia Doris dla ciebie. Serdecznie cię pozdrawiam, naprawdę wiernie mnie hejtujesz. Nie mam do ciebie nic. Cieszę się tylko. Myślę, że ten kanał jest za mały dla ciebie na twój talent literacki. I powinnaś spróbować gdzieś, wiesz, tam gdzie mogłabyś wypłynąć, bo tutaj to ja tam bajdurzę o tych chwastach, to tutaj kariery nie zrobisz. Narazka, żyjcie.